W poprzednim odcinku odkryliśmy, że Klotz jest torem. Jest to bardzo niebezpieczne, więc musimy temu zaprzestać. Siemano witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i jesteśmy na moim kanale Szczypson, oczywiście, czyli w sumie tak samo jak się nazywam. Tu nie widać w sumie, ale lepsa mam na kolanach. O, tu właśnie łeb wychylił teraz. Więc jak będzie mi się coś tutaj ruszało, to znaczy, że pies. Dobra, w każdym razie słuchajcie, jesteśmy na Palionowie. W poprzednim odcinku znaleźliśmy tajne bazy od Klotza. Myli mi się to bez przerwy, od Klotza. Też na dzisiejszym odcinku spotkałem pierwszy raz, w sensie w sumie sam nie wiem, kto to był, czy to był brat Dave'a, czy to był jego klon, już nie wiemy. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak to wszystko przebiegło, to zapraszam na kanał Dave'a. Oczywiście do Dave'a zaraz zajdziemy, ponieważ on mi będzie pomagał dzisiaj rozwiązywać kolejne zagadki związane właśnie z Torem i tak dalej, z tymi wszystkimi klonami, bo tu się dzieją naprawdę rzeczy straszne. Możecie też oczywiście zostawić łapkę w górę, 2500 łapek w górę i wlatuje kolejny odcinek, prawda, z Palionowa, który tutaj coś kminimy. Co ty tutaj robisz, prawda, piesek? Czekaj, wróć tu z powrotem. Wróć tutaj, bo tutaj tu było fajne twoje miejsce, tutaj sobie fajnie, prawda, siedział i nagle się ruszyłeś stąd. O, tu, idealnie jest, idealnie. Dobra, dodatkowo słuchajcie, ponieważ za niedługo, to tak powiem na odcinku, możecie wbijać na link w opisie na mój kanał na Twitchu, ponieważ tam zaczynam sobie, prawda, jakieś działanie, jakieś robienie różnych rzeczy, będzie tam Minecraftik, będzie tam Among Us między innymi, więc jeżeli chcecie to zobaczyć, no to zachęcam, tam ogólnie będzie wszystko, tam sobie chcę tak postreamować fajnie, więc osoby, które są zainteresowane po prostu tym, żeby sobie posiedzieć na streamku, coś tam w bardzo kulturalny, prawda, sposób i na spokojnie posiedzieć wieczorkami, no to zachęcam, żeby tam wbić. Tam chciałbym tak jakoś regularniej to robić. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie. W każdym razie, kto chce, to może tam wbić. Dobra, lecimy do Davesona, bo nie ma co tak przedłużać dłużej. Halo, Daveson! Halo. Co ty robiłeś? Opróżniałem zbiornik. Dalej, co jak opróżniałeś zbiornik? Co, że... no. Całe wiadro wypełniłeś? Dobra. Ja tak powiem, ZUS trochę leci tej kurdyczki. A, ZUS, dobra. A, no tak, to jeszcze się nie wytarłeś do końca. Dobra, słuchaj, Daveson, mamy problem. Jaki problem? Mamy problem taki, że nie wiemy, co się dzieje z naszymi klonami, jak u ciebie było i tak dalej. No właśnie ten wafel stary, ja mam wrażenie, problem, że to jest naprawdę klon. No to nie jest mój brat, to jest niemożliwe. Ale gdzie on jest? Gdzie on jest? Nie wiem, nie ma go, stary. Ja straciłem w ogóle jego trop. Ja byłem cały czas przy jego domku, poszedłem na chwilę się przespać, no wiesz, no noc, kurde, no boli mnie głowa trochę w sumie dalej. No. Nie ma go. Hopa, nie ma. Tak jakbyś, kurde, go wcięło i wydaje mi się, mam takie małe podejrzenie, że wydaje mi się, że on coś knuje, wiesz? Mówisz? To jest naprawdę... Dobra, to czekaj, najpierw zanim, jak byliśmy tam na dole, u ciebie wtedy w tym, to tam była tabliczka, tak, że pojednanie z klonem. Znam tylko jednego klona poza twoim klonem, który był tutaj i to był mój klon. Więc wydaje mi się, że najlepsze, co możemy zrobić, to pójść teraz na wyspę mojego klona, bo ty na niej nie byłeś jeszcze chyba, co? No nie byłem, ale ty się nie boisz tak, że oni tam będą razem, już będą coś... No, dlatego idę z tobą, nie? Jakbym szedł sam, to bym się troszkę może cykał. Ja jestem tak potężny, dobra. No, trochę tak. Zaimponowałeś mi tym komplementem. No to dawaj, mamy dawaj. Przejść, ale tylko pod jednym warunkiem, że... Gdzie ty jesteś? Ubezpieczenie tutaj koło tego koło ogniska. No to dawaj do łódki. A, do łódki. No bo to, czekaj, no to, nie, dawaj do mojej, szybciej będzie, no dobra. Let's go. I tu, płyniemy, bo to jest troszkę, znaczy to nie jest jakoś mega blisko, ale też nie jest jakoś mega daleko. Po prostu trochę nas czeka, ten możesz pośpiewać w tym czasie jak chcesz. Okej. Gaz, gaz, gaz. Dobra, nie, żartowałem. Żartowałem. Daję, chcę sobie zrobić fajne dziarki. Dobra. Ale ci nie przyjął do placki. Walić to, co mówią inni. O, od kilku lat mam kaski, na 100 lat robi pensję twojej matki. Ej, dobra, ej. Ej, faktycznie. A to nie jest jakaś... Co to jest? Co? Ej, tu jest jakaś skrzynka w ogóle. No. Czekaj. Wejdźmy, zobaczmy, o co tu chodzi. Pusta. Halo. Pusta skrzynka. Ale to... Ej, tu meteoryt jest. Meteoryt tu jest. Że tutaj, kurde, jakaś taka dziura. Ale jazda, meteoryt nam tu walnął. O nie, tu jest ten blok, co moc zabiera. Tu, patrz. Halo. Ała! O kurczę, się wystraszyłem. Halo? Halo? Ty, ja to zniszczyłem. A to nie truje? Dobra, też nie. To biorę. Nie zatruło, ty. Kryptonit. Kurde, dobra, nie wiem, dobra, weźmy to. Może na klony się przyda. Chodź sporo do tej łódki, bo to jeszcze, dobra. To jeszcze nie tutaj. Czekaj, gdzie to jest? Okej, uwaga, pum, o! Ja w ogóle nie jestem ubrany w nic. O, teraz. A ja mogę cię zwiedzić moją piosenkę, którą zrobiłem na 100 000 subów, ale nigdy nie opublikowałem? No, możesz.
Gdy chcesz się rozwijać, to nie patrz na innych. Oni z pewnością powiedzą, że jesteś dziwny. Wierz w siebie, chłopaku z małego miasta. Możesz zdobyć wszystko, to chyba sprawa jasna. Dobrze pomyślisz i dobrze fajnie zagrasz i za każdy sukces sobie palisz bum, bum. Oni będą patrzeć na ciebie, ale jak osiągniesz, to zaproszą na jedzenie. Wiara w siebie to już jest połowa sukcesu. Na sportowo życie lubię, szafa pełna dresów. Motywacja sama wchodzi, jak moje bicepsy, bo nie leżę w łóżku i codziennie jestem lepszy. Odbijam od tych, co organizm tylko trują i zostaję wśród mordeczek, co mnie motywują. I w sumie to tyle. Dobra. Ej, mega dobry talent masz normalnie, nie wiem. Mi się wydaje, że na 100 tysięcy... a nie, ty już wbiłeś w sumie 100 tysięcy. Miałem, ale nie opublikowałem tej piosenki, bo stwierdziłem, że trochę słaby. No to nie wiem, to jakąś inną okazję trzeba znaleźć do tego, żebyś jakąś nutę wrzucił, co? A ta piosenka wydawała mi się trochę znajoma, że gdzieś już ją słyszałem. Mówisz, że gdzieś już słyszałeś. O, widzisz, to jest ta wyspa klona, co na horyzoncie nam się ujawnia powolutku. Ja nic nie widzę, ale mam taki render distance. A, dobra, no ale to zaraz ci się pokażę. Mi już się pokazało. O, to jest właśnie ten. Chyba go nie ma, mi się wydaje, więc możemy na spokojnie pozwiedzać. Ale tak to jest, czemu on ma własną wyspę, a to nie on nie był, kurde, ten? Znaczy, był, ale jakby udało mi się go uleczyć, wiesz? A, dobra. No dobra. Więc w sumie to ten, no, to ma mega dobrze. Zejdź na dół. Nie ma go, więc spoko, chyba tak mi się wydaje, że. Halo? Cioka baza, co jest ty? No ale ci. Mega potężnie to ma. O, i tu tam na dole właśnie go uleczyłem. Więc tu można, o, prawda? Kurde, o, patrz. Tutaj go uleczyłem. On tam wszedł, tu wyrzuciłem mu to coś, co nas zabija ciągle. To tu wyrzuciłem mu. I to go zabiło i go uleczyło. Serio? No, ale to z tego uleczyło go z tego, jak to się nazywa? Ten... No, z radioaktywności, nie? Bo on został na tym palionowie. No. Tak, wiem, o co chodzi. No, ale to on tutaj jest i proponuję, stary, żebyśmy to przeszukali, ponieważ może tu jest coś, co by nam dało, jakby, wiesz, przewagę nad twoim klonem, nie? Bo tu w końcu mój klon jest. Nie ma tu twojego, więc to jest najważniejsze, że mamy spokój pod tym względem, no. Albo ale... razem. Ja ci powiem, że dla mnie to jest razem, mega podejrzane, bo skoro my się tak dobrze dogadujemy, no to nasze klony to będzie totalna bomba. No, bo one będą takie jak my, nie? No. Tu też nic nie ma. Przeszukaj wszystkie skrzynki pieca, bo... Co? Skrzynki i piece? Dobra. No, bo coś może być pochowane. Okej. Więc to trzeba wszystko przeszukać ładnie. Ja tu cały magazyn przeszukuję. Jak znajdziesz jakąś, nie wiem, jak coś kurde przydatnego, to mów od razu, nie? Ja zaraz ci w ogóle pokażę, co tutaj jest ukryte, ale to musisz zachować dla siebie, bo... Dobra, ja tu przeszukałem już wszystko, tu nic nie ma. Tu nic, totalnie. W piecach też jest pusto. No, już w piecach też sprawdzałem. Dobra, chodź. Czyli tutaj nic nie ma, chodź, wyjdziemy na zewnątrz, tędy wyjdźmy. Okej. I pokażę ci, co tutaj jest, bo... Pamiętasz, ja kiedyś miałem coś takiego jak kamień nieskończoności, nie? Pamiętam, no. I to ten kamień nieskończoności po prostu zabierał moce. Przynajmniej mi zabrał, nie? I znalazłem go znowu. Tylko jeszcze nie, jakby jeszcze nie zrobiony, jest dopiero taka ruda. Widzisz? O kurde, ale dziwna. No i trzeba, jak to przerobimy, to będziemy mieli znowu kamień nieskończoności. Możesz postawić, a nie, masz kamień, możesz go postawić i zobaczyć, jak wygląda, pod warunkiem, że masz diamentowy gilow. Mam. No to możesz, bo tylko diamentowym się to da rozwalić. Fajnie. Widzisz? Wygląda to takie świecące jest, nie? Więc to wygląda właśnie na takie ten, dobra, odłóż to tam, żeby to, prawda, pięknie tam się, prawda, wyglądało. Ale to czemu to trzymasz na wyspieklona? No bo, jakby, pomyślałem sobie, pod latarnią najciemniej. No i jest latarnia, no i jest pod, więc... Nie, bo są weź więc tam jest, ale tam jest najciemniej. No mówię ci, ale klon się nie, no co ty, no wyobraź sobie, o kurczę, znowu burza, wyobraź sobie to. Myślisz, że on będzie teraz tu nagle wykopie, żeby to tam znaleźć? No wątpię. Ja myślę, że będzie tak, że po prostu będzie chciał sobie tutaj, strzelę sobie całe wszystko, pięter go niżej i będzie koniec. Nie zrobi tego raczej. Nie ma. Właśnie, ja ci mówię, pod latarnią najciemniej, nie znajdzie tego, nie ma szans. Dobra, ho, wracamy z powrotem, bo już... A nie mówiłem. Dobra. No to wtedy będziemy się martwić. O kurczę, tu jest druga łódka w ogóle, tam jest po drugiej stronie. O kurczę, czekaj, zapomniałem o tobie. Dobra, jak masz jakąś piosenkę powrotną? Piosenka powrotna? Dobra, możemy coś... Okej. Ulice gimne, koła gorące, kontrolę trakcji włączę, o bogona, kocha mnie, a nie moje Porsche. Dla ciebie to co najdroższe, chcesz moją forsę? I butyki w pracy, chodzę po kradzie, parę lat temu w grę wchodziła kradzież, teraz nie muszę, bo nie mam żadnych cen w głowie i to tak, ej.
Dobrze. Bardzo mi się podoba twój talent ogólnie muzyczny. Mi się wydaje, że przed tobą jest wyświetlana przyszłość. Chyba do tego. No chyba tak. Chyba kiedy trasa koncertowa. No. Czekaj, jak ona leci. Gaz, daję szybko gaz. Wszystkie oczy na mnie, bo mam AMG, tak. To nie jest wcale tak, że mam wypożyczone, ej. Bo to jest tak, że je mam, ej. Dobra, ej, chodź, ej. Normalnie strzelimy się tam flakami już, bo za długo byśmy płynęli. O kurczę. A, bo to jest tutaj. No, no, no. Dobra. Normalnie, kurde, teraz tylko... Trochę? Już klikałeś, że tak trochę, no to tak, ale szybciej będziemy flakami tam. Dobra, musimy w takim razie, stary, zobaczyć, co kombinuje kloc. Bo to jest... Okej. Okay. To jest niebezpieczne, co tam się może dziać, bo on. Bo on. O kurczę, dobra. Trzeba go znaleźć, bo słuchaj, ostatnio oboje dowiedzieliśmy się o tym, że on jest Torem. Mi się to nie podoba, mi się to bardzo nie podoba, ponieważ widzisz, ty miałeś supermoce Spidermana, straciłeś je. Ja miałem supermoce Supermana, straciłem je. A on właśnie je zyskał. Stary, jeżeli mu odwali, to jest po nas. Ty! Patrz! Kurde, jaka burza. Patrz, tu jest ten młot jego. Dawaj. Ja to mogę podnieść. No dawaj. Znaczy wiesz co, bo mnie teraz dzisiaj trochę ręce bolą, ale muszę go podnieść. No właśnie, bo ty mówiłeś, że to jest zabawka. Jest, this tool is too heavy. No nie, stary, nie możemy tego podnieść, nie możemy tego podnieść jak nic. Bill tutaj pisze, kurde, your hand is too hora to take this on. Tu co? Więc ja nie mogę. My hand is too hora. Dobra, czekaj, trzeba zlokalizować kloca. O kurczę, czekaj, chodź tu. Mignął mi, widzę go. No, tak, schowaj się gdzieś, kucnij se tu, bo on tu gdzieś będzie zaraz. Bo on jest tu szedł. O, jest tu koło domku. Ej, wszedł do domku, patrz. Podniósł to. Podniósł ten młot, podniósł go normalnie. Gdzie poleciał? Leci se, no leci. Co, gdzie leci? Lata sobie. Gdzie? Co ty gadasz? Co jest? Pioruny w niego walą. Faktycznie. Ej, do czego on leci? Ej, co to jest? Widzisz tu? Stary, co to jest za młot? Co to jest za... Ej, on wylądował na nim. Jest... Założył... Pa, piorunami, on włada piorunami normalnie, ty. Dobra, wiesz... Patrz, leci dalej. Co jest? Naładował się jakoś. Znikł tam. Znowu piorun walnął. Ej, dobra, stary, to jest... Palata. Ja cię sunę. Dobra, stary, ja się boję, my musimy, stary, coś się ukryć. Ja teraz się umiem przepakować. Jestem na niego. Ja muszę, dieta, odżywki od nowego roku zacznę. Ale to jest jego siłownia, on będzie wiedział, że tam wlazłeś. Ale on mi pozwoli, kroc mnie lubi chyba, czy nie? Nie myślisz? Wiesz co? Dzień dobry. Lubił, jak nie był jeszcze Torem, nie? A teraz jest Torem, więc nie wiem. A tam gadasz, kurde, ja sobie idę zrobić mały trening. Mówisz? Czekaj, popatrzę. Ja idę na bieżnię. Ja sobie biegnę normalnie tutaj. Dawaj na sztangę, dasz radę? Dobra, Daveson, musimy znaleźć gdzieś jakąś bazę. Schować się gdzieś, bo przed nim trzeba się ukryć. Ten młot. No tu nie jest bezpiecznie, to jest przecież jego siłownia. Znajdźcie mnie pod latarnią. No, kolego sympatyczny. Dobra, ale to chowaj się tu. Ja się idę schować do mojej bazy podziemnej, tam gdzie byliśmy na początku. Cześć, trzymaj się. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. I przypominam o Twitchu. Tam oczywiście będziemy sobie grali w Among Usa, w jakieś kurde Minecrafty i inne tego typu rzeczy. Zapraszam. Link oczywiście do wszystkich rzeczy jest w opisie. Trzymajcie się. Na razie. Pa, pa.